Dobry wieczór, kochani. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Znowu muszę tę kamerę ustawić jakoś tak, żeby mnie było widać. Piesek z tyłu. Kochani, no co? Wracamy do tematu. O Julę będziemy gadać? To możemy gadać o Julę. Wyłączyłem komputer, bo strasznie szumiał. Ja wczorajsze nagranie słuchałem. Nie wiem, czy mi... Przez ten głos prawdopodobnie wyostrzył mi się słuch. A co za tym idzie? Przeszkadzało mi strasznie szumienie mojego własnego laptopa na nagraniu. No. A dzisiaj pogadamy o taki parapsychologicznie, a mianowicie, o zmianach właśnie związanych z moim głosem. To taki dobry motyw, żeby porozmawiać sobie o zmianach i o tym, jak akceptujemy lub nie akceptujemy zmian. Ja osobiście gorąco sugeruję, żeby akceptować zmiany, a przynajmniej je próbować zrozumieć. Bo teraz zobaczcie, co się podziało u mnie przez ostatnie kilka tygodni. No właśnie, nastąpił atak niesamowitych sił iluminackich i nie tylko na mój głos. No i mam taki, jaki mam. W momencie, kiedy straciłem ten głos, jakieś 2 tygodnie temu to się zaczęło, 3 właściwie. No, 3. O tak, 3. 3. 3 tygodnie temu się zaczęło, że właściwie straciłem w ogóle głos, nie? To pamiętacie, jak nagrałem takie nagranie, że... No, mam tak podrażniony gardło, że nawet jak się wygłupiam, natychmiast to wzbudza kaszel. I tak sobie w momencie, kiedy ten głos straciłem, to moje myślenie było takie, ja mówię, kurczę, ten mój głos to jest jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Hilton, to jest really disrespectful. Chciałem zjebać własnego psa. No kochany jesteś. No to kochany jestem, no to się wdrapam tutaj. No drapam się. Wiesz, opieprzyłem psa. Słuchajcie, i tak sobie myślałem, a co się stanie, jeśli faktycznie stracę głos w ogóle? Tak ważny dla mnie element. Przecież ja całe swoje życie pracuję głosem. Ten głos, który mam teraz, to jest w ogóle, zapomnijcie, historia tego mojego głosu, który miałem wcześniej, kiedy miałem taki piękny, aksamitny. Nie tylko inteligentnie i ładnie mówiłem, używając górnolotnych wyrażeń, a jednocześnie mogłem sobie ten głos ładnie modulować i było pięknie. A teraz jest skrzecząco, prawie jak Joanna Senyszyn. Najgorsze, co się może wydarzyć osobie z moimi poglądami, uzyskać głos najbardziej znienawidzonej lewaczki, którą znam. Dobrze, mogę sobie odebrać życie z tego powodu lub zaakceptować ten fakt i zmienić jego jakość. A mianowicie wykorzystując jakiś tam autorytet, nie być drugą Joanną Senyszyn, tylko być Jakubowskim z głosem skrzeczącym. Bezprzymiotnikowo. Bez kurwa przymiotnikowo. Żadnej Senyszyn w tle. Właśnie tam a propos mojego przeklinania się moje Wicki się oburzyły, że a bo ty tam używasz kurwy jako przecinka, bo przecież ja to kurwa robię od 3 lat. Był czas przywieknąć przecie. Poza tym, wiecie co, no, z tym przeklinaniem to też jest tak, że no albo się klnie jak szewc, albo się klnie jak szewc z przekonaniem, no. Ale wracając do straty i zysku, no co, straciłem głos. Są rzeczy, które w życiu tracimy. Bezpowrotnie. Na ich miejsce zawsze, bo tak działa natura, coś się pojawia nowego. Niekoniecznie coś, co nam się podoba. Mój skrzeczący głos mi się jeszcze nie podoba. Pewnie się z czasem do niego przyzwyczaję. Może go nawet pokocha. Ale póki co, no nie. Ale co robię? Akceptuję fakt, że mam taki głos. Nagrywam, zacząłem znów nagrywać dla was i dla siebie też z tym głosem, który mam, ponieważ
moja potrzeba mówienia i moja potrzeba wygadywania się i nagrywania tych nagrań jest silniejsza niż mój żal za utraconym pięknym głosem. Mógłbym ten głos stracić całkiem, co wtedy? Właśnie zacząłem wam o tym mówić. Zacząłem myśleć o tym, a gdybym stracił w ogóle głos, gdybym nie potrafił powiedzieć nawet słowa, nawet szeptu. W ogóle gdyby mi odebrało głos, co bym wtedy zrobił? Ile elementów mojego życia straciłoby w ogóle sens? Co mógłbym wtedy zrobić? Odebrać sobie życie, bo straciłem głos? Wiecie, takie, bo to takie miałem myślenie. Straciłbym jeden z najistotniejszych moich takich przymiotów, bez których na dzień dzisiejszy czy dzień wczorajszy mógłbym powiedzieć, że ja jako Jakubowski nie istnieję bez głosu. I nagle Jakubowski traci głos. I co, istnieje dalej czy nie? Znając siebie, czyli nie, pewnie bym zaczął pisać i miałbym nie wideobloga, tylko po prostu bloga pisanego, żeby wyrażać swoje myśli, emocje i przemyślenia. No. Przyzwyczaję, bo i teraz uderzam już taki w klimat taki właśnie parapsychologiczny. Kochani, dla was, dla tych z was, którzy tracą pewne rzeczy w życiu, ważne dla was. Tak jak powiedziałem, na miejsce tych rzeczy zawsze znajdą się rzeczy zastępcze. Zawsze. Natura nie lubi pustki. Zawsze coś, co znika, jest uzupełniane przez coś nowego, co się pojawia. Może przez mój zanik głosu ostatnio zauważyłem, że coraz lepiej słyszę. A coraz gorzej widzę. Słuchajcie, widzenie mi się też pogorszyło bardzo. Stary jestem. Pokakietuję trochę. Piszcie w komentarzach. Nie, Mike, wcale nie jesteś stary. Tracimy jedną rzecz. Zyskujemy coś innego. Czy tracąc coś, do czego jesteśmy długotrwale przyzwyczajeni, jest powodem do myślenia o tym, że jakiś, że świat nam się kończy na przykład. Mogłoby tak być. Straciłem głos. Dostałem nowy głos, zupełnie nieprzyzwyczajony do starego, właśnie dlatego zaczynam teraz kaszleć, bo już za długo mówię, bo minęło 5 minut mówienia. Rzecz dla mnie niewyobrażalna i przerażająca, a jednak będę forsował swój własny głos, żeby odzyskać dawną kondycję. Bo nie wyobrażam sobie siebie samego, mnie Jakubowskiego, jako osoby milczącej. I jeśli aż tak się stanie, że w ogóle stracę głos, to nie wiem, nie popierdoli mnie na pewno do tego stopnia, żebym sobie życie odbierał, bo straciłem głos. Będę się przyzwyczajał do faktu, że nie mogę mówić. I znajdę inny kanał komunikacji, żeby wyrażać to, co chciałbym powiedzieć. I idąc tym tropem, bo rozmawiam też, no cały czas na tych moich terapiach rozmawiam z wami, widzami niektórymi. Też często się pojawia temat, słuchaj, straciłem to, albo straciłem tamto. Nie wyobrażam sobie życia już bez tego. Okej. Rozumiem to, bo też nie wyobrażam sobie życia bez mojego głosu. Aczkolwiek mogę sobie wyobrazić to, że zacznę pracować nad innym kanałem komunikacji. Przestanę mówić w ogóle, ale na przykład zacznę pisać.
Milczę chwilowo i częściowo, bo chcę zebrać taką konkluzję tego, że zobaczcie, jak my się przyzwyczajamy do tego, jacy jesteśmy i jest nam bardzo ciężko odpuścić fakt, że tacy byliśmy i już więcej nie będziemy. Przyzwyczajamy się strasznie do rzeczy nie tylko materialnych, poza materialnymi, na przykład głosem też. Teraz w głowie mam taki przykład tego, jak ja z Polski wyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii. Wyjeżdżałem z Polski 10 lat temu już prawie, no 9, no 9. Teraz będzie 9 w lutym. Sprzedawałem moje mieszkanie. Miałem takie piękne, duże, 120-metrowe mieszkanie w Katowicach. Kupione za pieniążka, ale nie do końca całego, żeby kupić całkowicie to mieszkanie, oprócz pieniążka, który miałem, musiałem sobie dobrać kredytem we frankach szwajcarskich. I sprzedawałem to mieszkanie i mieszkanie było sprzedawane takiej rodzinie. Ta rodzina też kupiła je za franki szwajcarskie. Ten kredyt był przeniesiony na nich. A ja potem wyjechałem do Anglii i mieszkam od tamtego czasu tutaj. I jakiś czas temu moja mama mówi: Michał, pamiętasz, ty miałeś takie piękne mieszkanie w Katowicach? No ja mówię, no i co? Mówi, wiesz, mogłeś się zatrzymać w sumie, nawet jak chciałeś jechać w Wielkiej Brytanii, teraz tu, gdzie mieszkamy, jest fajnie, bla, bla, ale to mieszkanie mogłeś trzymać. Mówi, mamo, a ty wiesz o tym, że te franki szwajcarskie zabijają ludzi tak naprawdę? No, on mówi, no wiem. Mówi, a ty wiesz, co się stało z rodziną, którą kupiła to mieszkanie od nas? A moja mama mówi, nie wiem. A ja mówię, to dobrze, że nie wiesz. By cię popierdoliło. Sprzedałem mieszkanie, zupełnie nie znając się na ekonomii i prawach rynku. I pewnie przypadkiem, w najdoskonalszym momencie, w którym można było sprzedać mieszkanie kupione za franki szwajcarskie. Kupiła je ode mnie rodzina, która nie poradziła sobie z tym kredytem. Miałem piękne mieszkanie, mogę żałować, że je miałem. Ale gdybym miał je teraz, to bym żałował jeszcze bardziej, bo pewnie był już kompletnie na dnie finansowym. Jeśli w ogóle bym jeszcze istniał. Więc teraz tak. Straciłem głos na rzecz tego, który mam teraz zachrypnięty. I może za kilka miesięcy się okaże, że to była najlepsza rzecz, jaka mi się mogła wydarzyć. Wiem, że gmatwam, nie jestem pewien, czy podążacie za mną. Chodzi mi o to, że wiele rzeczy w naszym życiu dzieje się, często poza naszą kontrolą, dla naszego własnego dobra. Jeśli tylko o to poprosimy każdego dnia. A ja tak robię od bardzo wielu lat. Ja zaczynam mój dzień od proszenia o to, żeby wszystko, co się w tym dniu wydarzy, było z korzyścią dla mnie. I często rzeczy, które z pozoru wydają się zupełnie niekorzystne, wręcz dramatyczne, chwilę potem lub wiele chwil potem lub wiele miesięcy potem okazują się najlepszą rzeczą, jaka mi się w danym dniu, w danym miesiącu, w danym roku wydarzyła. No. I tak jak mówiłem wam, ja przygotowałem sobie taką rzecz. Mówiłem wam, że niedawno umarł kolejny mój bardzo dobry przyjaciel. Wcześniej przeżywaliście razem ze mną, ci, którzy jesteście ze mną na tyle długo, śmierć innego mojego przyjaciela Antonego. Nawet zrobiłem nagranie, na którym płakałem, przeżywając śmierć samobójczą mojego przyjaciela. Teraz niedawno umarł właśnie Sylwester, ale umarł nie samobójczo, tylko po prostu umarł z powodu swoich ciężkich chorób. I nie przeżywam tego na zasadzie, że zostałem znów sam. Częściowo byłem przygotowany na to, że osoba tak chora jak Sylwester pewnego dnia umrze i prawdopodobnie szybciej niż ja. Chociaż życzyłem mu na tyle dobrze, żeby to on był na moim pogrzebie, a nie na jego. Ale nawet jego śmierć i pozostawione rzeczy, które zostawił po sobie, w pamięci,
to są rzeczy, które ja wykorzystuję na dzień dzisiejszy, kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, których tak naprawdę nie obchodzę, ale wiem, że są bardzo ważne dla ogromnej, zdecydowanej większości z Was. I jak rozmawiałem ostatnio z jednym z moich widzów, którym prowadzę terapię z taką stałą, który mi powiedział taką w sumie smutną rzecz, ale powiedział mi: Michał, ale co z tym wszystkim? Jak dobra, miałeś przyjaciela, umarł i jak to się ma do mojego życia, tu i teraz? Ja mówię, no tak się ma, że jeżeli masz przyjaciela, albo nawet go nie masz, ale masz samego siebie i wierzysz w to, co robisz i patrzysz na siebie, przede wszystkim na siebie, to nie potrzebujesz aprobaty otoczenia do tego, żeby żyć. Mogę teraz iść do lustra, spojrzeć na mnie i powiedzieć: kurwa, jak ty, Michael, jak ty chujowo wyglądasz, masz podkrążone oczy, nie byłeś u fryzjera chyba z 2 miesiące, to mycie głowy już nie pomaga. Dobra, wychodzę na ulicę i myślę o sobie właśnie w takich kategoriach, a na ulicy się okazuje, że ktoś się za mną ogląda. Jedna, druga, trzecia osoba. Bo pomimo wszystko i tak wyglądam lepiej niż zdecydowana większość przebywalców ulicy. No i teraz pytanie. Czy to ja mam taki krytyczny stosunek do siebie? Czy otoczenie jest tak mało wymagające? Ja osobiście optuję i uważam, że jest tak, że to my wszyscy mamy bardzo krytyczny stosunek do siebie. Zbyt krytyczny. Dobrze, ale żeby skrócić męki i moje dzisiejsze pierdolenie, zanim Wam powiem dobranoc, chciałbym Wam odtworzyć nagranie dające nadzieję, bo mnie daje nadzieję codziennie. Mój przyjaciel Sylwester, zanim umarł, nagrał mi się na poczcie głosowej. Nagrał się 5 godzin przed, teraz na dzień dzisiejszy wiem, że to było 5 godzin przed tym, zanim umarł. A ja wtedy spałem, a on postanowił mi coś powiedzieć i nagrał mi się na poczcie głosowej. I nagrania tego słucham codziennie dzisiaj, od tamtego czasu, kiedy umarł. I codziennie ono daje mi kopa na cały dzień. I zależnie od tego, czy istnieje jakieś życie po życiu, w które obydwoje wierzyliśmy, czy ja wierzę nadal, a Sylwester wierzył, zanim umarł, czy ono istnieje, czy nie. Takie słowa, jak gdyby z zagrobu, słuchane codziennie, dla mnie przynajmniej, są bardzo dużym Red Bullem, którego nie muszę pić. A mogę słuchać. Cały czas Cię wspieram energią i dziękuję Ci, że jesteś, że istniejesz i jestem z Tobą, pamiętaj, zawsze. I jeszcze raz. Cały czas Cię wspieram energią i dziękuję Ci, że jesteś, że istniejesz i jestem z Tobą, pamiętaj, zawsze. Ostatnie słowa przyjaciela. Co mam się powieść? Mamy się powieścić? Nie. Mamy żyć dalej. Radość w jego głosie 5 godzin przed śmiercią. To jak to powiedział. Właśnie to jak. Nie co, tylko jak to powiedział. Jest dla mnie kopem mówiącym: Michał, on umarł, on odszedł. Bo chore nerki, bo wykończenie organizmu, bo człowiek, który naprawdę nie powinien żyć już od wielu lat i dociągnął tego wieku, pomimo deklaracji i diagnoz lekarskich. Wyzwanie i jednocześnie osiągnięcie niesamowite. Co ty tu robisz? Płaczesz nad sobą? Wstań, kurwa, jebnij się w łeb i zrób coś dla siebie. A oprócz tego zrób coś dla innych. I teraz mam dla Was propozycję. Ja nie obchodzę świąt jako takich, ale wiem, że wielu z Was obchodzi. Jest wśród widzów, moich widzów, wśród Was pewnie kilku takich, którzy będą się czuli w te święta samotni.
To ja mam propozycję. Pod filmem znajdzie się link do kanału Jakubowski 76 gada, bo lubię. Zapiszcie się tam, jeżeli jeszcze nie jesteście widzami i dajcie znać, jeśli chcecie, żebyśmy stworzyli taki grupowy czat na 24-25 grudnia i zrobimy sobie grupowy czat, z którym ja będę spędzał z wami czas, będziemy sobie gadali, po prostu spędzali czas, wiem, że online, trochę chujowo, ale jednak lepiej niż w ogóle. Może to nie osobiste spotkanie, ale zawsze coś dla tych, którzy się czują samotni. Ja spędzę z wami ten czas i będzie nam fajnie. Co nie? Słuchajcie, jeżeli czujecie się samotni, to nawet takie online klikanie, to już zawsze coś. Zawsze to lepsze niż myślenie o tym, czy lepiej się powiesić, czy otruć. Taki suchar. Kochani, dobrego dnia. Jeżeli naprawdę czujecie się samotni i potrzebujecie przynajmniej tego, żeby was posłuchać, uderzajcie do mnie. Zawsze znajdę dla was czas.